Skarbimierzu dzieci i młodzież nie nudziły się w czasie ferii. Jedną z atrakcji był paintball laserowy. Strzelasz się i zbierasz punkty. Jak 5 razy trafisz w kogoś, to zdobywasz 1 punkt. Tak jak teraz oni zginęli, to muszą się odradzać i tak ciągle będziemy grać do 25 minut. To jest jak gra komputerowa, tylko że na żywo. Musimy strzelać w opaski, znaczy no w ludzi, przeciwników. No jest bardzo dużo emocje, fajna gra, dużo biegania. Biegaliśmy drużynami, rozdzielaliśmy się i było super, wygraliśmy. To tylko jedna z wielu propozycji Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Rad Sołeckich. W gminie Skarbimierz jak co roku proponowaliśmy dzieciom wyjazdy do kin, teatrzyków, na lodowiska i w pierwszym tygodniu ferii wyjechało aż 10 autokarów i z tej formy skorzystało około 500 dzieci, to jest dosyć dużo. Ze Skarbimierzem jechałam na Go Jump i do McDonalda, na lodowisko i do McDonalda i do Zieleńca. Ponadto w wielu sołectwach organizowano zajęcia artystyczne oraz gry i zabawy dla dzieci. Biblioteka spełnia trochę takiego obowiązku świetlicy, że w tym czasie no, mogą oczywiście przyjść wypożyczyć książkę, ale też mogą zająć się innymi rzeczami, gdzie czasami w szkole owszem robili rzeczy właśnie tak jak teraz robimy wycinanki, ale nie do końca był czas na to, tak? Tutaj wymyślamy właśnie troszeczkę inne rzeczy, zrobiliśmy ptaka, który był animowany, że mógł się troszeczkę ruszać. Robiliśmy różne zajęcia plastyczne, bawiliśmy się piaskiem, graliśmy w gry planszowe. Podobało mi się robić różne zwierzątka, ptaszki. Na przykład malujemy, gramy w gry planszowe, układamy puzzle. No bardzo fajnie jest, możemy sobie czasami też poczytać książkę albo pokolorować coś, bardzo fajnie tu jest. Podobna atmosfera panowała w filii bibliotecznej w Lipkach. Gry, zabawy, różne wyklejanki, wycinanki, tak samo jest zabawa z piaskiem kinetycznym, także mają trochę odskoczni od domu. Gry były dla nich chyba najfajniejsze, bo było 5 sekund, także to jest bardzo fajna gra, bo to trzeba jak najszybciej odgadnąć pytanie, także dzieci mieli w tym większą zabawę. Największe pole do popisu dzieci miały w dziedzinie plastyki. Akurat teraz robię pingwinka. Trzeba wyciąć kółka, serduszka i oczy. Dzięki wielu atrakcjom dzieci wracają do szkoły naładowane pozytywną energią. Będziemy chodzili do szkoły i mam nadzieję, że bardzo fajnie uczyli. Będziemy mieli same piątki. W zajęciach i wyjazdach zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz sołectwa wzięło udział prawie 700 dzieci z całej gminy Skarbimierz.